Jestem głodny! Zjadłbym coś! Czy zapasy zostały już wyczerpane? Zapowiedzcie wyczerpane. Nie ma już ani odrobiny. Musimy zjeść kogoś z nas. Zjedzmy! Tak, zjedzmy! Los spadnie na mnie. Ja zostanę zjedzony. Jeżeli natomiast tak się zdarzy, że suma cyfr będzie parzysta, wówczas zostanie zjedzony któryś z panów. Nie! Wolałbym potem. Nigdy nie byłem dobrym mówcą. Ale pan rzucił projekt! No i ja nie powinienem być brany pod uwagę jako kandydat. Ja mam żonę i dzieci. Wszystkim, którzy by mieli jakieś zakusy, mówię tu twardo. Z Ozorka nie zrezygnujemy. Brawo, prowadź. To wszystko. Nie lubię gadaniny filozofów mięczaków. Naprzód! Hurra! No, to liczymy głosy. Jestem ciekaw. Głosowanie zaostrza apetyt. Mógłby pan zachować trochę więcej taktu. Co się stało? Jaki wynik? Panowie, musimy unieważnić wybory. Jak to? Jestem głodny. Co teraz będzie? Typowy kryzys gabinetowy. Może po prostu zastosujemy metodę nominacji kandydata. A kto będzie nominował? Chętnie się podejmę. Tak. Nie chcę. Jak to? Nie chce pan zostać ochotnikiem? Nie. Zdradza pan zespół? Rzeczywiście, ktoś płynie w naszą stronę. No, jakże to tak? No, człowiek co dopiero wszedł, a to od razu go zjadać? Do czego to podobne? Właśnie dlatego. Pan doskonale się nadaje. Pan jest jeszcze zupełnie świeży. No ależ ja nie mam z tym nic wspólnego. I właśnie dlatego tę sprawiedliwość, która nam każe teraz stworzyć pana, nazywamy dziejowo. Co to ma znaczyć? Pan hrabia mnie nie poznaje? Położę się tu, w kąciku, żeby panom nie przeszkadzać. No jak się odtruję, sam powiem. No ja się przecież nie wymawiam. No dobrze, pan ma rację, ale czy mogę dać panom pewną radę? Zupełnie bezinteresownie. W jakiej sprawie? No, ściśle fachową, kulinarną poradę. Zupełnie a propos. Czy nie uważają panowie za wskazane, abym umył nogi? Możemy jeszcze trochę poczekać. Czekać, kiedy panowie są głodni? Nigdy. Jeszcze tylko prawą i już koniec. Teraz, kiedy przejrzałem, nogi nie grają dla mnie żadnej roli, mogą być brudne. I dlatego właśnie.